cydrze i cukier rozpuszczamy w wodzie. Mąkę i sól przesypujemy do miski, wlewamy rozrobione drożdże. Wyrabiamy za pomocą miksera z końcówką z hakiem. Lub ręcznie, aż ciasto stanie się gładkie i lśniące. Przekładamy do miski, przykrywamy ścierką i odstawiamy na 1,5 godziny do wyrośnięcia. Po tym czasie przekładamy ciasto na podsypaną mąką stolnicę i jeszcze raz krótko wyrabiamy. Kształtujemy walec, dzielimy na 10 równych porcji, formujemy kulki, lekko rozpłaszczamy, wykonujemy otwór i obracamy kilka razy naokoło palca. Przykrywamy ścierką i odstawiamy na 30 minut. Wkładamy do wrzącej wody, gotujemy około 2 minuty. Osuszamy na ręczniku papierowym. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, smarujemy żółtkiem. Posypujemy chmielkiem lub makiem. Wkładamy do rozgrzanego na 220 stopni piekarnika, pieczemy około 20 minut. Lekko studzimy, podajemy jeszcze ciepłe z ulubionymi dodatkami. Gotowe! Smacznego!